Zapraszamy serdecznie na film poświęcony rzeźbie autorstwa Jakuba Tatarkiewicza pod tytułem „Popiersie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”. Na temat życia i twórczości Tatarkiewicza oraz kontekstu historycznego powstania owego dzieła wypowiedzi udzieli pani Alicja Gzowska, adiunkt Muzeum Rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni. Jesteśmy dzisiaj w magazynach studyjnych rzeźby XX i XXI wieku. Towarzyszy nam popiersie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, które nie przynależy do tej epoki. Ono powstało w roku 1847 i gościmy je po prostu w tych pomieszczeniach po to, żeby troszeczkę bliżej się przyjrzeć samej rzeźbie, ale też postaci rzeźbiarza. To popiersie wyrzeźbił Jakub Tatarkiewicz, najwybitniejszy polski rzeźbiarz doby klasycyzmu, choć trzeba mu przyznać, że nie miał zbyt dużej konkurencji pod tym względem na obszarze kraju. W roku 1820 Warszawę odwiedził Bertel Thorvaldsen. Młody Tatarkiewicz zapatrzył się na wielkiego mistrza, również na sposób, w jaki on tworzył. I kiedy tylko jego nauka dobiegła końca, postanowił zdobyć środki na to, żeby pojechać do Rzymu i uczyć się twórczości właściwie i u źródeł, i u najlepszych wówczas możliwych nauczycieli. W 1828 roku przyszedł list z Warszawy wzywający Tatarkiewicza do powrotu po to, aby mógł on stać się profesorem rzeźby, nauczycielem kolejnych pokoleń na Uniwersytecie Warszawskim. No i czekał na przyznanie mu katedry, ale ze względu na zawirowania polityczne to się nie działo. Potem przyszedł okres powstań. W trudnej sytuacji politycznej te popiersia były czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Będą miały one również takie dość istotne znaczenie wskazujące na to, że polska kultura nie zamiera, rozwija się. Popiersie Klementyny było jednym z kilku, które Tatarkiewicz wyrzeźbił, nie mając na nie zlecenia. Zrobił to jakby z własnej potrzeby serca. To popiersie powstało 2 lata po śmierci Klementyny Hoffmanowej. I możemy na jego przykładzie też świetnie zobaczyć, na czym polegał klasycyzm w polskiej rzeźbie, ponieważ Tatarkiewicz zadbał po pierwsze o to, żeby Klementyna była do siebie podobna. To nie jest oczywista sprawa. Jeżeli sztuka antyczna jest takim najwyższym miernikiem jakości, wtedy okazuje się, że wiele podobizm ulega idealizacji. Klementyna na pewno jest do siebie podobna. Tatarkiewicz zwracał dużą uwagę na to, żeby właśnie takie cechy jak nos, usta, łuki brwiowe czy kości policzkowe należały, znaczy oddawały charakterystykę twarzy danej postaci, natomiast tak zwaną resztę, czyli pozostałe powierzchnie, idealizował, kształtował jako gładkie powierzchnie, delikatne łuki. Byśmy dzisiaj powiedzieli, że trochę photoshopował te podobizny, właśnie żeby nadać im trochę tych cech ponadczasowego ideału, ideału piękna, ale też ideału związanego jakby z myślą czy dziedzictwem takim kulturowym, intelektualnym osób portretowanych. Poznaliśmy już życiorys artysty oraz historię powstania popiersia Klementyny Hoffmanowej. Teraz pani Joanna Lis, kierownik pracowni Konserwacji Sztuki Starożytnej i Rzeźby Kamiennej, opowie o procesie powstawania takiej rzeźby w XIX wieku. Jeżeli chodzi o tę rzeźbę Jakuba Tatarkiewicza, to jest to typowy przykład rzeźby klasycystycznej, o czym mówiła już poprzednio Alicja. I mogę Państwu opowiedzieć, jak powstaje taki obiekt. Tutaj dowiedziałam się właśnie podczas wypowiedzi koleżanki, że nie był brany model, był nieżywy, że tak powiem, czyli rzeźbiarz tworzył ten portret na podstawie rycin. Normalny proces wygląda w ten sposób, że mamy żywego modela, którego stawiamy sobie albo siadamy, znaczy on sobie siada w foteliku i my bardzo ładnie, obserwując go, tworzymy model z gliny. Po wyciągnięciu już powierzchni, po, że tak powiem, wykonaniu tego docelowego portretu, z gliny zdejmowana jest forma gipsowa najczęściej, w tamtym okresie jedynie taką można było stworzyć, wykorzystując gips. Następnie z tej formy, do tej formy wlewany jest gips i otrzymujemy gipsowy model rzeźby. Mając taki blok i mając model z gipsu, używając krzyżak, to jest takie specjalne urządzenie, które się przenosi z modelu na blok, i używając szpili, czyli tak zwanej punktownicy, przymierzając z modelu do kamienia, określamy głębokość, przy pomocy tej szpili głębokość no tej formy, do której pomału, skuwając warstwy dochodzimy. I tutaj na tym portrecie są pozostałości po punktowaniu. Czasami zdarzało się, że rzeźbiarz w rozpędzie przeleciał punkt, jak my to nazywamy. No, zagłębił się za bardzo i mamy tutaj takie właśnie parę punktów tak zwanych, no, przelecianych, jak my to mówimy, czyli są te powierzchnie oznaczone za głęboko, zbyt głęboko w stosunku do modelu gipsowego. I tak pomaleńku etapami. Na początku wiadomo, że zbiera się więcej kamienia, im bliżej dochodzimy do detalu, tym ta praca jest precyzyjniejsza i wtedy jest więcej pomiarów robionych. No, po prostu tym krzyżakiem trzeba przechodzić z miejsca na miejsce, żeby punktownicą, tą szpilą dochodzić do tej właściwej głębokości. Pan Tatarkiewicz nie miał pomocników. Najczęściej te wstępne prace wykonywali kamieniarze. To byli zawodowcy, którzy pierwszą fazę pracy wykonywali bez punktownicy. Po prostu mieli, że tak powiem, cyrkiel wokół i potrafili zebrać szybko, z grubsza ten nadmiar materiału, a potem już wtedy, kiedy dochodzili do tych delikatniejszych partii, prawda, gdzieś zagłębień, uszu, to używali właśnie tej punktownicy z krzyżakiem. No i tyle. To jest cała, że tak powiem, tajemnica wykonywania takich rzeźb. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym ze strony Muzeum Narodowego w Warszawie za udostępnienie rzeźby Klementyny Hoffmanowej autorstwa Jakuba Tatarkiewicza, prawo wykorzystania jej wizerunku oraz wszelką pomoc w produkcji filmu. W szczególności dziękujemy Mariuszowi Grzelakowi, Alicji Gzowskiej, Monice Janickiej, Katarzynie Kucharskiej-Hornung i Joannie Lis. Produkcja filmowa Hoffmanowa Television 2021.